Cześć, siemanko, tu Litwin. Zapraszam do kolejnego odcinka z serii Forza Horizon 3. Oczywiście pełna wersja. Kontynuujemy przygody. Jedziemy cały czas naszą korwetą nową czarną Z06. Jechałem po drodze do zaginionego samochodu, zaginionego do klasyka i tam pojedziemy, ale znalazłem po drodze listę życzeń. 14 numerek, poziom trudności średni, a więc zobaczmy, co to jest i zacznijmy z takim małym, lekkim przytupem ten odcinek. Poznaj australijskie szaleństwo w samochodzie HSV Malu z 14 roku. HSV to jest taka australijska firma produkująca właśnie nie tylko pick-upy, bo sedany też, ale jest sporo pick-upów. Właśnie produkują kilka modeli, chyba nawet pick-upów z bardzo mocnymi silnikami. Widocznie Australijczycy lubią mocne i jak to się mówi, jakie samochody, kombi i praktyczne. O, właśnie, wyleciało mi z głowy. Aha, do strefy driftu, tu nam i tak nie zalicza. Strefa driftu jest tu, także jedziemy. Za wolno, słuchajcie. Tak to my... Tak, to my nie... Nie zaliczymy tego, nie. Oj, chyba nie, 11 tysięcy. Dużo, dużo za mało. Oj, fatalnie. Znaczy, będziemy mogli od razu... Tak, od razu możemy spróbować ponownie. Nie będziemy kombinowali na samym początku. Dojedziemy do tej strefy i na tych dwóch zakrętach po prostu trzeba ładnie wejść w na ręcznym w te zakręty, żeby ładnie zarzuciło tyłem oczywiście i przejechać te całe zakręty w uślizgu. No tu od razu możemy zawrócić, nie będziemy jechali prosto na drogę, bo to bez sensu było. Chwilę zaoszczędzimy, nie? Tutaj też możemy trochę ściąć. Tutaj nie ma sensu robić driftu, bo i tak to nie zalicza. Zalicza dopiero od momentu rozpoczęcia strefy zadania. Czyli jak widzicie na mapce tą prostą, przecinającą drogę, mianowicie tu. I teraz na tym zakręcie musi się dziać jak najwięcej. No. No, jest. Słuchajcie, udało się. Widzieliście. O, włos. Ale ważne, że się udało. Nagrody kibiców, proszę. Prawie 10 tysięcy nowych fanów. Jeszcze 30 tysięcy potrzebujemy do następnego festiwalu. Ale to oczywiście jest kwestia czasu. Myślę, że nawet bardzo krótko, bardzo mało czasu nam to zajmie, bo jak widzicie, fanów zyskujemy niesamowicie dużo i szybko. Ale dobra, tak jak mówiłem, jadąc do miejsca, w którym schowany jest, no muszę odnaleźć zapomnianego klasyka, przyjechałem tutaj do tej listy życzeń, także już wracamy na trasę i jedziemy właśnie do miejsca, gdzie tego klasyka będziemy szukali. Oczywiście chwilę się zajmiemy, chwilę poszukamy razem z wami. Jeżeli się nie uda w miarę sprawnie znaleźć, to oczywiście wtedy opuszczę was na chwilę, poszukam sam i wrócę jak znajdę, bo czasami wiem, że w Forzie dwójce, Horizon oczywiście dwójce, było tak, że niektóre w miarę łatwo można było znaleźć na tym obszarze, ale niektóre naprawdę sprawiały mi problem. Później już pamiętam, że nawet przyznam się, korzystałem z mapki tam kilka razy, gdzieś tam znalezionej w necie, ale przez jakąś chwilę na początku nie pamiętam, czy po prostu nie było tych mapek, chyba były mapki, ale po prostu nie chciałem z tego korzystać. No i się męczyłem, naprawdę męczyłem się. O, wyświetlimy zalety, no, od razu sobie wydamy. No i się męczyłem z tymi autami, więc no, były pochowane całkiem sprawnie. Dobra, weźmy sobie expa trochę.
Zawsze, zawsze coś. O, tu miejmy nadzieję, że dostaniesz to, czego chcesz. Otrzymujesz możliwość losowania, ale bez uwzględniania premii VIP. No, trudno. Ale zawsze losowanie to losowanie. Dobra, zróbmy to. Aha, bo też jak widzicie, nie dość, że mamy fioletowy okręg mówiący o tym zapomnianym wozie, to mamy też żółty mówiący o możliwości. Widzicie, Rafał Bator. Znajdź kierowcę Rafał Bator. Powiedz, rzuć mu wyzwanie w wyścigu. Mamy możliwość zatrudnienia kolejnego kierowcy. Dlatego postarajmy się go znaleźć. Będziemy już mieli komplet. 4 osoby będziemy mieli w naszej paczce. Tylko to nie, bo on tu wyjeżdża. To on tu nikogo nie znajdziemy. Myślę, że może po bezdrożach jeździ, słuchajcie. A jak jeździ po bezdrożach, to może przypadkiem natrafimy na ten samochód zaginiony. O, mamy. Mamy naszego kolegę, którego szukaliśmy. Ej, stary, nie uciekaj mi. Poczekaj. Nie uciekaj. No, wyzwanie. Jest wyzwanie. Lexus RCF. Myślę, że problemów większych nie będziemy mieli, nie? Nie powinniśmy przynajmniej, jeżeli nie skopię czegoś. Pogoda jest dosyć nieciekawa, jak widzicie. Szczególnie na auto tego typu... Wow, co korweta. Nie wiem, czemu w ogóle nie skręciłem. Nie przeszkadzaj mi. No, auto tego typu co korweta, nie? Czyli napęd na tył, mega ogromna moc. I deszcz. No to... Całkiem ciekawe zestawienie. O, ale nieźle ciśnie ten Lexus. Szczerze mówiąc, myślałem, że nie będziemy mieli tam żadnych problemów z tym, ale no, nie mieliśmy. No, ale nie było to tak oczywiste, jak myślałem, że będzie. Dobra, mamy nagrody. O, mamy kolejny losowanie. Zobaczmy. Tym razem uwzględnia premię VIP. Ajajajajajajajajaj, widzieliście? Wyżej był Viper SRT10. No niestety. Ale mamy kolejnego Drivatara gotowego do zatrudnienia. Zespół jest pełen. Słuchajcie, podczas swojego festiwalu zdobywasz dodatkowych kibiców, punktów doświadczenia i kredyty proporcjonalne do sumy nagród twojego zespołu Drivatarów. Wszystkie nagrody. Aha, czyli później po prostu jak kogoś znajdziemy, będziemy mogli wymieniać. Dobra, to nieważne. O, a cóż to jest? Powiedz. Apparently there's a syndicate of drivers here who run high risk, high speed, unsanctioned street races. And one of them has challenged you. At this point I should make it clear that officially representatives of Horizon cannot condone or participate in any such event. Nielegalne wyścigi mówicie. Słuchajcie. Czemu nie? Myślę, wrócimy do tego. Na pewno wrócimy. Ale tymczasem proponuję pojechać, żeby znaleźć to auto, ten klasyk w końcu. No bo szczerze mówiąc, ja już jestem tak ciekawy, jakie to będzie auto, czy to będzie, no jeżeli klasyk, to klasyk, chciałem powiedzieć, czy to będzie jakieś nowe. No, więc lepiej za dużo nie będę mówił. O, dobra, wjeżdżamy. O, serio, na takim... Jest chyba dużo większy obszar niż w dwójce poszukiwań tych aut. Nie widzicie? Nie myślicie? Wydaje mi się, że trochę jest większy, ale patrzcie, tu jest jakiś budyneczek. Tu garaż, nie będzie tu. Nie, jednak nie. Dobra, jeżeli tu nie ma, no to spróbujmy. Gdzieś jeszcze, mi się wydaje, że po prostu, że nie będzie to takie proste, że nie będzie to na końcu żadnej drogi, bo gdyby, wiecie, gdyby była tu droga, gdyby do tego miejsca prowadziła droga, to chyba było zbyt prosto. O, tam jest jakaś stodoła. Czyżby tu? Czyżby nam się udało w dość krótkim czasie znaleźć? Garaż. Nie. To też nie.
To też nie. A tu? Nie, to jest jakiś... Myślę, że tu klasyka zaginionego nie będzie. To jest jakaś ekskluzywna budyneczek taki. Tam... Spróbujmy, pojedźmy tam. Ale nie, tam już będzie za tym obszarem poszukiwań. Także nie będziemy tam jechali. Tu mamy jakiś kolejny domek, kolejną szopę. Może to? Może rozwalić trzeba? No nie. No nie, tu nic nie ma. No właśnie. A więc jest kawałek terenu do przeczesania. Wiem, że już zaraz to się zrobi dla was nieciekawe, więc... Więc zaraz po prostu przerwę nagranie. I włączę, jeżeli będzie coś podejrzanego. Tam coś jest. Tam jest, tam chyba byliśmy. Ale tu już będziemy wyjeżdżali za... tak, tu już wyjeżdżamy. Spoza obszaru. Także spróbujmy pojechać tam. Tam było jeszcze jakiś budynek był. Zdążyłem zauważyć. O! Nie, to jest płotek. Ale tu gdzieś, słuchajcie, widziałem ten budynek. Tu. O ten mi chodziło. No i zobaczmy, czy to jest to. Jeżeli to nie jest to... To myślę, że... Zaraz poszukam sam. Nie, to nie jest to. Także słuchajcie. Jak wrócę, jak znajdę coś, to wrócimy do nagrania. Dobra? Bo to nie ma sensu teraz. Udało się znaleźć, słuchajcie. Podjechałem pod któryś z garaży tutaj i udało się. Otwieraj. Alpine? I mean, you know, it's a bit covered in mud and slime and whatever that thing is, but oh, boss, that is a Ferrari. A Ferrari Dino. Okay. Bardzo fajnie. Ferrari Dino jest odnawiany. Back to the shop and cleaned up. Then you'll see what I'm talking about. Dzięki. Jak igła na pustkowiu. Znajdź swój pierwszy zapomniany wóz. Ciekawe, ile tych wozów jest, nie? Czy pewnie możemy teraz to w statystykach sprawdzić, ale nie będziemy tego robili. Teraz proponuję, jeżeli jesteśmy tutaj, jesteśmy kawałek od cywilizacji, że tak powiem. W ogóle może sprawdźmy, czy możemy się przenieść. Nie, przenieść się nie możemy chyba. Myślę, że ranking zamknięty, nie, wyznacz. Nie możemy się przenieść, ale... słuchajcie, dobra, proponuję zobaczyć, co są te wyścigi nielegalne, bo no, zastanawia mnie, to większość wyścigów już sprawdziliśmy, jak to wygląda, wiecie, te sprinty, okrążeniówki, tam to wszystkie, mistrzostwa, nie mistrzostwa, ale to jest coś nowego. To jest coś nowego, zostało odblokowane dosłownie przed chwilą, jak zabraliśmy czwartego kierowcę do naszego teamu. Więc zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Czy dostajemy, tam widzieliśmy, około 10 tysięcy kredytów, 10 tysięcy punktów doświadczenia, więc punktów doświadczenia będzie sporo za to, chyba. Albo to są wymagania, ale wydaje mi się, że to są nagrody. Ale zobaczymy w ogóle, na czym to polega. Czy to jest po prostu taki sam normalny sprint, wyścig i tylko z tym, że ogólnie jest nielegalny, bo wiem, że i tak tutaj żadnej policji nie ma. Ciekawy jestem, więc myślę, że wy też, dlatego zaraz dojedziemy. O, słuchajcie, dobra, zdążyłem trochę wcześniej zauważyć ten punkt widokowy, dlatego minimalnie się cofniemy i zobaczmy. Doesn't get any better than this. No, ładnie wygląda. Tam lisek po tej belce przechodził. No. Aha, to wszystko. Okej, myślałem, że jeszcze gdzieś tam nasza korweta będzie pokazana.
na tle tego lasu. No ale nie to nie. Odkryto punkt widokowy, dostaliśmy 3000 expa i jedziemy do tego nielegalnego wyścigu. No bardzo mnie ciekawi, jak to będzie wyglądało, czy to jest, tak jak mówiłem, o, no mamy losowanie. To jeszcze wiem, że latam trochę po tematach, ale wykorzystajmy od razu to losowanie. Może coś fajnego się trafi. Także ten, nie? O, i mamy, proszę, drugie losowanie od razu. Nawet nie wiedziałem. Lunch je? Chętnie bym przyjął. No, 100 tysięcy kredytów. Pff, bardzo chętnie. Czyż nie? No. No wiecie. Zdarza się czasami, nie? Łatwy. Nie będziemy się teraz ścigali. Szczególnie z... O, tu jest wyścig, ale niestety on jest jeszcze zablokowany. Nie będziemy się teraz ścigali, szczególnie z drivatorami, które nie mają tej premii kredytowej. No bo to bez sensu. Jeżeli mamy się ścigać z kimś tam jeden na jeden i mamy wygrać, nie wiem, 3000 kredytów powiedzmy. A pamiętacie, chyba bodajże w trzecim odcinku ścigaliśmy się jeden na jeden z drivatarem, który miał tą błękitną owódkę i zarobiliśmy tam 30 tysięcy chyba kredytów. No, to jest kasa, nie? I to można się tam ścignąć te 2 kilometry. A tak myślę, że to jest bez sensu dla 3000 kredytów. Szczególnie, że z kredytami raczej problemów nie będziemy mieli z ich brakiem. Bo nie dość, że w Forza Hub te nagrody, Forza Rewards, dostajemy z tego kasę, że mamy status VIP, to dostajemy podwójną kasę za wszystkie losowania, więc nie widzę sensu, żeby jeszcze tam dla kilku tysięcy kombinować. No, nowy rekord życiowy na fotoradarze. No ale do 3 gwiazdek. Uuu, 2 kilometry! 2 kilometry na godzinę zabrakło. Ajajaj. Zdarza się. Ale już jesteśmy na miejscu. Wyścig uliczny, miejska rozruba. Czy już będą jakieś specjalne wymagania, że mamy rozwalić ileś czegoś? Zobaczymy. Już synchronizuję drivatary. Nie zobaczymy. Myślę, że kurweta jak najbardziej pasuje do takiego wyścigu. Tym bardziej, że pogodę już mamy ładną, słońce świeci, deszczu nie ma, jest suchutko. Miejska rozruba. Widzimy Lambo, widzimy tam jakiegoś KTM-a chyba, czy Ariela. A tu Lotus 7. Odnosisz łatwe zwycięstwa. Słuchajcie, no nie takie łatwe. Bo teraz mamy duże umiejętności. Pojedźmy jeszcze te zawody z dużymi umiejętnościami, jak później to zwiększymy. No na no, jakieś kolejne wyścig. Czyli co? Tu mamy naszych ziomków, 3 z naszej drużyny. Aha, czyli co? Po prostu wyścig. Wyścig, nie wiem, to co tu się zmienia. Niebieskie znaczniki. Znaczy niebieskie... Wow. No, musimy cofnąć. Niebieskie punkty kontrolne. Po prostu częściej rozsiane. Nie wiem, czy to coś... Czy to coś zmienia. Oj nie, słuchajcie. Cofniemy się jeszcze raz. Skopałem. Muszę się przyznać, skopałem ten zakręt. No teraz to w ogóle. No ale dobra. Widzicie, i tak, ten zakręt nam nie wyszedł, no, aha, tu będą, rozumiem, takie trasy, wszystkie, mocno zakręcone? Nie, to tylko tym razem, tak się, taki początek. No zobaczmy, czy zobaczymy, może później się jeszcze będzie czymś różnił, no bo, no jak na razie, to po prostu zwykły sprint, tylko że niby nieakceptowany przez tą organizację Horizon. O, Jaguar. Jag.
No teraz mi się, jak powiedziałem, Jack, to mi się przypomniał Top Gear. Jak oglądacie, znaczy teraz nie wiem, czy oglądacie, ja tego nowego już nie oglądam, ale jak oglądaliście te starsze sezony, to pewnie macie podobne zdanie co ja, że chłopacy byli, panowie byli niesamowici. Dobra, 72% wyścigu. Chłopaki, ja muszę ich podgonić. Zobaczcie. To Lambo nieźle jedzie. Ale chyba damy radę. Jeżeli nie walniemy w to auto. Jest, pierwsze miejsce. No i co teraz? No kontynuuj. Aha, achievement, nocne zmagania. Wygraj swój pierwszy wyścig uliczny. 7000 kredytów. Szału nie ma. Punktów doświadczenia 5000. Szału nie ma. I to. I to wszystko. No to słuchajcie, no to po prostu jest. Po prostu ścigamy się w nocy. Więc dużej tutaj różnicy nie ma. Ale jeszcze mamy chwilę czasu, także ja proponuję jeszcze raz pojechać wyścig równoległy. Nie wiem co to jest, zaraz zobaczymy. Ale nie będę już tutaj was trzymał przy tej trasie dojazdowej, także widzimy się na miejscu. Słuchajcie, wracamy już na trasę. Zobaczcie, chciałem wam pokazać fajerwerki. Nie wiem, gdzie to się tam strzela. Aha, już widzę. To jest na naszym festiwalu. To jest nasze pierwsze miejsce festiwalu. Ale my jedziemy do naszego celu i dojechaliśmy. Wyścig uliczny, Coalcliff, wyścig równoległy. Zobaczmy, co to jest za wyścig. Ciekawe, ile będzie zajmowało czasu odrestaurowanie tych klasyków. No powiem szczerze, Ferrari Dino, bardzo ciekawe znalezisko. W wyścigach klasyków pewnie się nam przyda. Chociaż nie jest to jakieś tam super mocne Ferrari, ale klasę ma bezapelacyjnie. No chyba jak każde Ferrari. Wyścig równoległy, może to jakiś drag race, czy co to. Zobaczymy. TVR, Lamborghini, Lexus znowu. Rozpocznij zawody. No i jedziemy. O, widzimy znowu nasza ekipa. Trzech naszych zawodników. Jeden tu widzę w Astonie. Drugi w Renault 5, chyba Turbo. A trzeci, nie widzę czy to jest Merc, czy co to jest. Aha, dobra, mamy samochody normalne, jak to nielegalne wyścigi, czyli po prostu jedziemy po niewyłączonych z ruchu ulicach. No ale to mam na głowę, wow, chciałem powiedzieć, że dużo to nam nie przeszkodzi, no ale właśnie grzmociliśmy się w jakiegoś cywila. 21%, czyli no niezbyt długi ten wyścig jest, dlatego Litwin, raz. Szybko trzeba gonić. Jesteś na siódmym miejscu. O, oni na takich lekkich zakrętach dosyć mocno przyhamowują i jest szansa wtedy na na dogonienie. No, na wyprzedzenie tak naprawdę. O, Lamborghini. Countach, czy jak ona się nazywa? Countach. 360 Ferrari. Jesteśmy na trzeciej pozycji. A z przodu, jak widzimy, Lamborghini. Huracan. Ale damy radę chyba, co? 53%, więc no jeszcze kawałek jest. Ale ciśnie na tej prostej. Oj, ciśnie na prostych. Lambo. A. Dzień dobry, dziękuję, dobranoc. No i zaraz się zaczynają sekcje. Zaczynają się sekcje z zakrętami, więc może być zaraz ciekawiej i na pewno będzie, bo widzicie już lampy z tyłu. Siedzi na ogonie jak nie wiem co.
jak Lambo w korwecie. Jeszcze na szczęście musi nas wyprzedzić, a my widzimy po lampach, po której stronie próbuje. No teraz nie widzimy, musiałem się obrócić. A do końca niedaleko. Więc brońmy. Brońmy tego miejsca. Powinniśmy już spokojnie nie oddać prowadzenia do końca. Tak, tak, koniec, brawo, wygrana. Kolejne pierwsze miejsce w drugim wyścigu ulicznym. Tym razem zobaczmy, ile dostaniemy nagród. 15 tysięcy kredytów, no nieźle. Punktów doświadczenia 12 tysięcy, to jest całkiem przyjemnie. 12 poziom, bardzo miło. No, no zobaczmy. W tym losowaniu możemy wygrać Lamborghini Jalpę, ale nie. Nie, o, widzieliście, 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 co jest u góry? Stara szóstka. O jejku. A mamy M3. Mieliśmy już chyba M3 w garażu, więc mamy już dwie M3 w garażu. Ale tam ta stara szósteczka. Dobra, no to jedziemy go obejrzeć. One race, two drivers, winner takes the loser's ride. We're still investigating, but we definitely do not want to get involved in that scene, do we? Boss, do we? Myślę, że będziemy chcieli, szczerze mówiąc. Będziemy chcieli bardzo. Ciekawe, jakie auta będą do wygrania. Ale dostaliśmy, jak słyszeliście, telefon od naszego mechaniora, że zrobił nasze Ferrari. Zrobił nasze Ferrari Dino. Także myślę, że na sam koniec odcinka jeszcze ja szybko sobie przejadę, a wy za chwilę będziecie po prostu, nie będę już wam pokazywał tej trasy, za chwilę zobaczycie, jak to Ferrari wygląda. Także do zobaczenia za moment. Dobra, jesteśmy na miejscu, miasteczko festiwalowe. Zobaczmy, bo pewnie tutaj odbieramy to Ferrari. Momencik. W sumie nie wiem, ale chyba tak, bo nigdzie nie widziałem. This is the garage. This is where you come to paint or upgrade your car. Or just to visit me. Okej. O, tak, dokładnie. Warsztat. Ulepszenia, moje samochody, tablice, klaksony, zapomniane wozy. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, piętnaście zapomnianych wozów. Będzie całkiem fajnie. A tymczasem odbierzmy Ferrari Dino. Not just a Dino, a 246 GT with the bigger engine. Runs as smooth as it did the day it rolled off the production line. It took a little while to get that smell out of the seats though. Piękne autko, musicie przyznać. Klasa 10 na 10. Dobra, tymczasem, słuchajcie, wyjdźmy tylko z miasteczka. I dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to dajcie lajka, komentarz, subskrypcję. Będę wdzięczny i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Na razie!